Siemano, miśki moje, kolorowe. Dopiero mam czas usiąść i coś nagrać z racji tego, że wróciliśmy przed 22 wczoraj. Mieliśmy wracać już w niedzielę w nocy, ale organizacja cała przedłużyła nam się na tyle, że dopiero około 24 skończyliśmy sprzątać, więc nie było sensu jechać w nocy i potem wyglądać jak trup cały dzień, zwłaszcza, że i tak już umierałem, dosłownie umierałem po tych trzech dniach. Sama organizacja już przecież tak dużej imprezy trochę nas, myślę, przerosła, ale była to pierwsza impreza, więc można przymknąć oko. No, najgorszym błędem, może nie błędem, to była złośliwość rzeczy martwych. Wysypał nam się cały program do liczenia, obliczania i tak dalej, stąd musieliśmy to robić ręcznie. Jeżeli wkradły się tam jakieś błędy w wynikach, proszę zgłaszać, będziemy oczywiście dosyłać poprawione dyplomy, natomiast ostatnie dekoracje już robiliśmy naprawdę w kilka osób, znowu ręcznie, sprawdzaliśmy wiele razy, więc nie powinno być źle, stąd też były obsuwy czasowe, były też tam zgłaszane, że był problem z pomostem z tymi piankami, no owszem było to, mi też to przeszkadzało w wyciskaniu i w siadach, a zaznaczam, że ja wszystkie moje podejścia uznałem, że robię już tylko treningowych ciężarów, bo tam było 220 siad, 190 ława, 250 ciągi. Zrobiłem tylko po jednym podejściu z racji tego, że między startami byłem również organizatorem i byłem i na speakerce, i sędzią. I tak naprawdę moje siady robiłem schodząc z obsługi pomostu i wracając znowu obsługiwać pomost. Stąd też takie wyniki, ale no nie miałem ciśnienia, bardziej chciałem się skupić na tym, żebyśmy to w miarę fajnie ogarnęli przez całe te trzy dni. Tak naprawdę zdążyłem zjeść tylko śniadanie w hotelu i ewentualnie wieczorem jakiś obiad, jeżeli udało mi się wyrwać. I to jest tyle. Snu też za dużo nie było. Mogło być trochę więcej snu, ale mieliśmy takie, powiedzmy, dwa spotkania integracyjne, dzięki którym w niedzielę już zasypiałem na stojąco, nie ogarniałem zupełnie, co się dzieje. Myślałem, że pojedziemy do Kołobrzegu, mimo jako organizatorzy pozwiedzamy sobie, może pójdę nad morze. Jedyne co pozwiedzałem, to jest hotel i znam go na pamięć, nie miałem czasu nawet ruszyć się z hotelu, poza tym, żeby skoczyć do jakiegoś sklepu. I to jest tyle. No, błędy organizacyjne, no myślę, że nam wybaczycie. Na pewno będzie za rok lepiej z racji tego, że prawdopodobnie dostaniemy organizację Pucharu Świata na spółkę z Francuzami. Sebakot też się w to zaangażuje i prawdopodobnie zrobimy to w Katowicach. Nie mówię na 100%, ale prawdopodobnie tak będzie i będzie to naprawdę mega, mega, mega gruba impreza już w pełnym, powiedzmy, profesjonalizmie, bo Francuzi nas, tak jak mówię, wspomogą w tym. Co ze mną? Ja już teraz deload. Całkowity deload. Teraz ze dwa tygodnie, przypuszczam, nie mam zamiaru nic machać, a pierwszy ten tydzień nie dotknę nawet sztangi zupełnie. Będę się obijał, no wiadomo, coś tam rozciągał, rolował, to na tak, no będę jeszcze ogarniał sprawy zdrowotne, żeby zniwelować tą czerwoną twarz, co większość mi zarzuca, że to mam od koksu, kurwa ludzie, ta czerwona twarz zaczęła mi się robić od czasu, kiedy sztanga uderzyła mnie tak naprawdę w pikawę i ciśnienie mam cały czas w miarę fajne, bo 130 na 90 to nie jest problem, natomiast no, problemem jest to, że coś się tam dzieje, a nie miałem czasu się tak naprawdę pobadać, dlatego teraz robię całkowity deload ciężarowy i schodzę z bomby, przystępuję do Team Natural. Nie całkowicie wiadomo, bo muszę mostek zrobić, nie będę całkowicie schodził, żeby nie oszukiwać organizmu, żeby on się nie męczył, że on nagle pomyśli, o, zszedł, ja go wyrównam, całą gospodarkę hormonalną i za chwilę znowu go zrobię w chuja i będę wchodził na bombę. Dlatego będzie mostek, przykładowo tam 250 mg testosteronu raz na tydzień. No i co? No i pełne badania. Teraz będzie dosyć, myślę, ciekawych kilka odcinków będę robił odnośnie właśnie badań, czyli po cyklu, w trakcie odblokowywania, w trakcie powiedzmy przywracania się do stanu normalności, pełne próby wątrobowe, jakaś tam morfologia. Jeszcze z lekarzem moim będę się konsultował, skierowanie nawet nie do endokrynologa, nie, bo jako tak odblok sobie ogarnę, natomiast do kardiologa. Zobaczyć jak to serce się tam ma. Jakieś spa, jakieś rehabilitacje, naprawić ten bark, żeby już nie korzystać z tych blokad, bo te blokady też fajna sprawa, ale na przyszłość mogą dosyć namieszać.
Dlatego też będą relacje z moich badań i jak moje wyniki się mają. Myślę, że wielu z Was zaskoczę tym, jak zdrowy mam organizm i bardzo z chęcią porównamy wyniki co niektórych z Was, którzy tak śmiesznie hejtują, że nie dożyję 40. Z chęcią porównam Wasze wyniki poweekendowe z moimi po powiedzmy grubszym cyklu. Jestem pewien, że zostaniecie w czarnej dupie, jak to się mówi. No i co? No potem już zaczniemy całkowite programowanie treningowe pod jakieś mocniejsze zawody z nową koszulą, żeby zrobić w końcu te 400 kg. Cykl już będę układał raczej bez orali. Nie chcę mi się męczyć z tym żołądkiem, już będę sobie ogarniał raczej większość iniekcyjnych rzeczy i na pewno mniejsze stężenia. Więcej się skupimy na programowaniu treningowym i na układzie dźwigni, na całej mobilizacji mojej, bo jest ona jeszcze trochę kulawa, jest tam jeszcze sporo do zrobienia. I wtedy wrócę. Co jeszcze? Zalesie odpuszczam z racji tego, że muszę odpocząć, bo ten regres siłowy on przychodził z tygodnia na tydzień taki, że nawet kot zrobił więcej w ławie ode mnie. Nie? No, może bym zrobił tyle, co i on, ale ostatkiem sił. No, nie miałem już naprawdę sił na nic i nie było to o tyle fizyczne, co już chyba psychiczne. Końcem kwietnia, prawdopodobnie 25 kwietnia, lecimy do Francji na Puchar Świata WPC. Zrobić tam przy okazji też kursy sędziowskie międzynarodowe. Seba też prawdopodobnie pojedzie z nami. Co? Może sobie tam wystartuje coś, ale to sobie też tak wystartuje z biegu z racji tego, że mam to opłacone. Nic za to nie płacę, więc czemu miałbym sobie nie wystartować? A nuż będzie na przykład trzech zawodników w mojej kategorii i sobie jakiś tam brązowy medal przywiozę, nie? Więc fajnie. Co mi szkodzi? Ewentualnie w Rawce, bo może Deload mi coś pomoże i machnę jeszcze 230 teraz na mostku. Jedzenie teraz zmienię. Znowu będę robił takie programowe, mam, że jem sobie 2 czy 3 tygodnie na parze. Zrzucam wagę, bo mam zamiar zejść teraz do poniżej 110 kg, żeby sobie po prostu odpocząć. Więc jedzonko na parze, które jest również smaczne. Nie wiem, co niektórzy mówią, że nie da się zrobić dobrego jedzenia na parze. Przeplatane przykładowo powiedzmy z jakimś tam niedzielnym obżarstwem. I za 3 tygodnie znowu coś zmienię w jadłospisie, znowu coś tydzień pojem powiedzmy niezdrowo, żeby też organizm nie miał się za dobrze. Ale tak ogólnie będzie jedzenie na parze i zejście z wagi. Natomiast co do tam niektórych komentarzy, wiele osób mnie poprawia i słusznie, poprawiajcie mnie, bo ja nie jestem nieomylny, nie wszystko wiem najlepiej. Są ludzie, którzy wiedzą ode mnie więcej. Ja się dzielę tylko i wyłącznie własnymi doświadczeniami, jak co odbieram, jak co odczuwam i jak sobie z tym radzę. I niektórzy mówią, że owszem, radzisz sobie z tym i z tym, biorąc akard, czy ja z tym i z tym, biorąc pantoprazol, ale on wywołuje również takie i takie skutki. Może i tak. Ja tylko się dzielę swoimi doświadczeniami, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, jeżeli nie, poszuka dalej, bo nie wszyscy są tacy leniwi, żeby słuchać jakiegoś gościa z brodą i brać wszystko za pewnik, bo to nie jest pewnik, to są tylko i wyłącznie moje doświadczenia. Tyle na dziś, a powiem Wam, że jeszcze w tym tygodniu mam zamiar ogarnąć dosyć fajny temat, ale to nie będę zdradzał, bo nie, bo to jest element zaskoczenia. Powiem Wam, że tylko dotyczy takich oto medali historycznych z pierwszych międzynarodowych mistrzostw Polskiej Federacji WPC. Będzie to dosyć ciekawy temat i będziecie mieli okazję się wykazać. Tych medali jest 25 sztuk. Także czekajcie na następny materiał, bo będę sklejał dosyć fajny vlog, dlatego potrzebuję kilku dni na to. No a tymczasem co? Prawdopodobnie w tym tygodniu pokaże się materiał z KFD o skutkach ubocznych, żeby już nikt mi tam nie zarzucił, że da się i że nie ma tych skutków ubocznych, bo one są, ale to więcej tam zresztą omówiłem w tym, nie będę się teraz nad tym rozwodził. No i u Michała z agresywnej masy, agresywny wywiad dzisiaj na temat rudego kota i dlaczego on tak bardzo hejtuje moją brodę, do której się potem przytulał zresztą całą noc w Kołobrzegu i prosił mnie o zdradzanie sekretu, jak to robię, że ona tak ładnie rośnie i jest taka jedwabista, a w internecie po niej jedzie. Tyle. Idę coś się chyba porolować. No, czekajcie na następny materiał. Na razie.